Witam, z tej strony Stary Zgret, a ja zapraszam do kolejnej kolejki Górnik Zabrze kontra Warta Poznań. Ostatni mecz był porażką, parodią i zlepkiem nieszczęść, więc mam nadzieję, że już taka sytuacja się nie powtórzy. Mam taką nadzieję. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam ci, co oglądają, ci, co lajkują, ci, co subskrybują. Pozdrawiam Armię Starego Zgreda na Discordzie. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, koniec pitu i lizania tyłka. Wchodzimy. Co? Ja pierdzielę. Wiecie, co się stało? Chyba mam czerwone kartki, tak? To nigdy tego nie lubię. Robię automatycznie zastąpić niedostępnego piłkarza tylko na ten mecz. Ile? Mam normalnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobrze. To chyba jest przez te czerwone kartki. Czy to oznacza, że oni już nigdy nie zagrają ze mną, mimo że w tamtym meczu dostałem czerwone kartki i to jeszcze dwie? Dobra, zróbmy tak, żeby już nie dostać czerwonej kartki i zróbmy tak, żebyśmy już wygrali, bo jesteśmy na drugim miejscu w tabeli. Krakowia jest ponad nami, co jest to bardzo stresująca sytuacja. Czekamy na spotkanie w piłkarskiej. Lecimy. Przed nami ciekawe spotkanie, Jacku. Jestem coraz bliżej. Jak trenerzy nastawili zawodników na dzisiejsze spotkanie. Kurwa. Defensywnie czy ofensywnie? Co im przekazali na odprawie przeszkody? Jaki chuj! Znajdzie to odzwierciedlenie. Ale kopnął bal. Dobra, nacisłem kółko, no. To moja wina. Trójkąt miałem dać. No. Nie umiem się otrząsnąć jeszcze po ostatnim meczu. Przeciwnicy przejmują piłkę. Bo powiem wam, że gram w tym samym dniu, tak? To było pół godziny temu ten mecz. Musiałem się odstresować trochę, rozchodzić to w nogach. Jest, czuję presję. Oni są dobrzy. I obawiam się, że... Czy będzie prowadzenie? Koniuszkami palców. Obawiam się, że odpadniemy. Albo, no, nie, że odpadniemy, bo i tak jesteśmy już w grupie, tak? Dośrodkowanie z różnego 16. W fali pucharowej, w fazie pucharowej jesteśmy, więc i tak już wyszliśmy z jakiejś tam grupy, ale chodzi mi o to, że mogę nie zagrać w finale. Jest taka możliwość. Ale przecież wszystko odbywa się w granicach zasad. Prawda, nikt nigdzie nie jest, powiedział, że trzeba non-stop kurwa, atakować, nie dało się, nie dało się. Meczu się bronić, by wyprowadzić tylko jeden, dwa celne ciosy. Muszę wygrać, naprawdę mam presję, żeby być pierwszym w tabeli chcę, to jest mój cel. Zobaczymy, co teraz zrobi. Dobra, kurwa, sorry za przekleństwo, nie chciałem tak, nie chciałem, ale chodziło mi, że to było przekleństwo przez to, że są emocje. Oj. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Czy celnie teraz dośrodkuje? Prawie doszedł do tego dośrodkowania. No, doszedł. Dobra. Gryszkiewicz. Dobra, i zapierdalaj z tą balą. Oj, dobrze, prześlizgnął się. Dobra, ten mnie zabierze piłkę. Dobra. Podaj komuś jeszcze, ostatni raz. Koniec. Koniec. Zajebałem. Ale nie czułem się pewnie, wiecie? Dlatego ja musiałem wybić tą piłkę troszeczkę, jeszcze podać komuś. Zespół. Ja pierdol! Biegnij! Ależ dobra okazja! Gol! Brawo, błagam! Pierwsza bramka, otwarcie meczu, więc zajebiście! Ja myślałem, że on ma najlepszy. Rejzowicz! Co? Co? Kurwa, to jest mój chłopek, skąd on się tam wziął? Skąd jest napis Ja pierdol! Rejzowicz! Zamknął! Skąd tam jest? Boże, co to jest? Skąd się wziął w ekstraklasie jakiś chłopek, którego sam stworzyłem kiedyś? Ja pierdol! O Boże, przepraszam za mój głupi śmiech, ale rozumiecie, o co chodzi? Mój chłopek, który kiedyś stworzyłem. O Boże! Ale w topa! Kiepskie krycie, nieodpowiedzialne zachowanie. Ej, i teraz jest gol!
Nie ma. I pudło! To była stuprocentowa sytuacja. Skąd to się taka wzięło? Szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelania bramki. Mamy gola w innym meczu. Halo Studio. Mamy pierwszą bramkę dla Bohemii Szczecin. Co to jest za chłopek Talib? Na zegarze 24 minuta meczu. Piękne dzięki za meldunek. Piłka poza placem gry. Rywale wznowią grę od własnej bramki. O Boże. Dobra. Prostopadłe podanie. Dobra okazja do oddania. Gol! Ja pierdziele. Kolejny do kolekcji. Ja bym miał kamerkę, to byście widzieli, jaką mam minę. Łapię się za głowę. Coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. Niesamowity gol. Dogranie najwyższej klasy. Tej piłki po prostu nie wypadało. Dobra, wygramy ten mecz. Defensywnie pojawiły się nadrobmy błędy z ostatniego meczu. Znakomity pokaz umiejętności. Górnik Zabrze. 2-0. Mimo, że oni zabierają mi bramkę, mimo, że... Doczekaliśmy się drugiej bramki w meczu. Jest 2-0. Ej, jaki frajer. Rozpoczną grę. Sam sobie... Zjebał. No, ej! Ja zrobię to samo. Dobra, górą sobie popodaję trochę. Ale już wystarczy. Pięknie! Dobra, strzelmy gola górą. Oj, nie wyszło. Jest szansa na kontratak. Muszę to zepsuć im. Świetnie teraz na wolne pole. Do kolegów w polu karnym. Jezus! Niesamowicie to obronił. Wow! Wspaniała nie! Okazja. Jak to zakończy? Źle wybiłem piłkę. Piłka w pole karne, są tam koledzy. No bierz tą piłkę, no frajerze! Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Łukasz Trałka. Ach, strzał! Zobaczmy, dobra, słabiutkie to było. Bramkarz wybronił ten strzał. Dobra, biegniesz. Ja umiem takie akcje robić, widzicie? Biegnę przez pół pod boiska. No i patrzcie, nie mówcie, że jeszcze gola zrobię. Może spróbować szczęścia. Jest! Piękny! Zrobiłem to na kółeczku, czyli podałem górą z voleja. Bardzo chciałbym potrenować. Bardzo ładny gol, bardzo ładny. Kto trafił? Kto to kurwa jest? Co to za chłopek? To jest niesamowite. Co to jest? Spójrzmy, zaczęło się od świetnego dośrodkowania. Do bramki nie było Talib szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Mam przynajmniej możliwość potrenowania. Sędzia podejmuje decyzję zgodną z duchem gry. Przywilej korzyści, gramy dalej. Miał się. O, pomysł, chciałem fajnego gola strzelić. Naprawdę, kolegi. chciałem. Muszę bardziej zrobić powietrzu, potrenuję. Jak już wygrywam, to ja już mogę się rozluźnić trochę. Nawet jak trafią mi gola, co tam, kurwa. No, błąd, strata. Biegnij, biegnij. Oj, bo jeszcze kartkę dostanę. Muszę uważać ze ślizgami. Naprawdę, nie ma co. Nikt teraz nie przeszkadza. No. Wykłada piłkę koledze. Jezus! Gol. Bardzo ładny gol. Bardzo ładny. Bardzo cieszę się. W doliczonym czasie strzelili mi gola. Fajnie, bo nie jest 3-0. Cieszę się. I wykorzystam moje błędy, no to... Dobra, i koniec meczu. Dobra, Górnik Zawrze, 3-1. Dobra, mogę zrobić statystyki, zobaczyć jeszcze tylko. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Okej, odebrałem piłkę, super, bo się bałem, że
dojdzie mi do pola karnego. Nie, źle zrobiłem, ale moja piłka. Rozpocznie Górnik Zabrze. Górnik Zabrze. Górnik Zabrze. Piekary K, Piekary S, Piekary G, Piekary Górnik ASG, la 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 la. Kiedyś się tak śpiewało. Darek, mam kolegę Darka, który by mnie nauczył śpiewać. Zdecydował się zejść do środka. Dobrze, coś tam wyszło. Mam nadzieję, że Darek, oglądając ten mecz, byłby dumny ze mnie. Chuj. No i będziemy mieli out. Jebanie. Tymczasem przenieśmy się do studia, bo na innym stadionie padła bramka. Tak, to jest kolejny gol dla Pogoni Szczecin. Prowadzą teraz 2-1. Mija właśnie 51 minuta. Ja pierdzielę. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Dobrze, coś tam spalony. No, gdyby spalony. Sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Oj, prawie. Aj, dobrze, Patrzcie, coś zrobię dobrze, to zrobię potem źle, nie? Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. Ej, co on? Jeszcze bym mu zabrał piłkę. Już, źle zrobiłem. Nie będzie z tego bramki. Zabieram piłkę na kółku, jak za dużo razy nacisnę, to on od razu kopie, prawda? Rozumiecie? Nie atakują rywali, czekają na rozwój sytuacji. Nie gadaj! Wow, jaki prosty gol! Już trzeci w tym meczu, piękny hat-trick, który nie wziął się z niczego. Wciąż szuka okazji. Ej, ale nie powiedzą nazwiska tego piłkarza, nie? Nie mówią. Świetna praca. On ma na imię Talib, tak? Dokładne dogranie, tak to wygląda. Prost na nogę. Wcisnął tam futbolówkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Dobra, czyli jedna porażka. To spora różnica, ale a teraz już zaczynam kosić ich. Pomimo moich błędów. Byle im przeszkodzić, byle coś tylko. Może się z tego rozwinąć. No, i HIV chyba. Bramkarz broni jak na treningu. No takie coś. Nie miał większych trudności. Dobrze przeczytał podanie, porę zareagował. No najwyraźniej trener uznał, że pora. O nie, spalony. Ej. Co to ma być? Na bank to był spalony, no. Przecież kurwa, chuj tam jebać to. Z nimi się nie wygra przecież, to jest komputer. Mknie z piłką na bramkę. Łukasz Trałka. Srałka. Stanowczo, ale w piłkę. Jaki? Poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. Trener wykorzystuje rezerwowego. A ja teraz podam delikatnie piłkę. I idź z tą piłką. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Nie ej. Strata piłki. Kurwa. Teraz szansa przed nim. No, dobrze. Sam na sam miał doskonałą okazję. Róg, co? Nie. Przepadło. Zdecydowanie zabrakło zimnej krwi. Tu trzeba było do końca mieć na celowniku bramkę. Jezus Mario, nawet nie umie podać. Po co tak daleko jest podawał tą piłkę? Bramki. Cały sędzia czas są na moim polu karnym. Przywilej korzyści, decyzja zgodna z duchem gry. Wybijaj to gdzieś. Lecisz. Dobra, i teraz tam podaj. Dobrze. Ciekawe, prostopadłe podanie. Spalony. Zawodnik zbyt szybko. Ale próbowałem chociaż. Chciałem, dobrze. Wyszło jak zawsze.
Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Dobra, udało mi się. Wiecie, takie rzeczy mnie cieszą, nie? Jak... Chuj. He, koniec cieszenia się. Koniec. Trwało sekundę. Nie zdążyłem powiedzieć nawet zdania i chuj. Ależ dobra okazja. Ojoj, żeby... Dobrze, przewróciłem mu. Przeszkodziłem mu. I mamy zmianę. Trener wprowadza zawodnika z ławki. No kurwa. Z czego miałby wprowadzić? Z dupy? Myślę, że chcieliby wow! To nie jest spalony? Ale muszą się jeszcze pomęczyć kilka minut. Centra w pole karne. Ojej, za słabo. Główką. Ale no dobrze. Próbowałem. Wiecie, coś innego chcę. Chcę coś wdrążyć, żeby coś jakieś gole były ciekawsze. Nieprzemyślane to podanie. Tak nie umiem robić żadnych kombosów. Dobra, tak na piłkę. Dobra. Biegniesz. Biegnij! Po tym prostopadłym podaniu. Dobra okazja do... Brawo! 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 5-1! Fakt, koronkowe akcje w środku pola często tylko wyglądają... Kto to strzelił? Kto to? Kto to? Efektów, a tu efekt jest! 6-6. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Piękna, indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Piękna, indywidualna akcja, już to znam na pamięć. Wykończenie. Będą zmiany, zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. I mamy zmianę. Co teraz się wydarzyło w ogóle? Dobra, trzeba patrzeć, kto tam jest wolny. Jedziesz! Już pole karne, już! Dobrze, ucieka. I teraz główką! Nie, wolej! Ooo, w doliczonym czasie! No, wspaniały strzał! Czułem brawo, to, brawo, brawo. Ale no w szoku jestem, że się udało. Sorry, no za lekko, 6-1. Wolę jak mecze są na przykład 2-3, 3-2 raczej. Dla mnie 6-1 to jest taka, tak pokazane jest jakby za niski poziom był, nie? Tak się czuję. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Dobra, udało mi się jeszcze zabrać w ostatnim czasie. Koniec. Dziękuję bardzo. Drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Skończyliśmy. Skończyliśmy mecz. Naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i... Zobaczmy statystyki. Oj, cofnijmy. Nie da się cofnąć. Jest tylko już dalej. Tam nie było jego ryja. O, widzicie? Talib oceny 10-0. Nie ma. Ale nie ma twarzy, bo jest to chłopek stworzony z czegoś. Nie wiem, skąd on się wziął w ogóle, bo nie pamiętam w ogóle, żebym kiedyś tworzył jakiegoś chłopka, nie? Ale no chyba, że Górnik Zabrze kupił kogoś, kto no ma jakiś mój pseudonim. Dobra, jeżeli chodzi o statystyki, to jest 13-12, jeżeli chodzi o strzały, bramki 6-1. Strzały celne 7,45-55, zawsze mam mniej przejęcia, mam więcej. Dobra, walić to. Zróbmy dalej i zobaczmy, z kim zagramy, czy to będzie ciężki mecz w kolejnym odcinku. I w kolejnym odcinku zapraszamy na Lechię. Lechia Gdańsk. Czuję, że oni są dobrzy i zobaczcie, jak wygląda tabela. Wkurza mnie to, jest 15 punktów ma... Ej, zaraz jestem... Ach, dobrze. 15 punktów ma Górnik Zabrze, 16 punktów ma Krakowia. Kraków, czyli jeżeli ja teraz wygram mecz, dostanę 3 punkty, ale Krakowia musi przegrać albo zremisować. Wtedy wskoczę na pierwsze miejsce. Bo jeżeli Krakowia wygra, będzie miała 19, ja 8... Cały czas będę tracił jeden punkt, no ale pod warunkiem, że wygram. Jeżeli będzie remis albo przegram, no to wiadomo, tak? Okej.
Ale dobrze się utrzymuje na drugim miejscu, bo zobaczcie, Raków Częstochowa jest na trzecim miejscu i ma 12 punktów. A gdzie jest nasza Legia? Legia Warszawa na czwartym miejscu ma 11 punktów, więc można powiedzieć śmiało, że jestem zdecydowanie lepszy, mam większy zapas punktów, więc mogę czuć się spokojnie, bo będąc nawet na drugim miejscu, no to będę grał o pierwsze miejsce, prawda? Tak to działa? No tak, no z kimś muszę zagrać. Nie ogarniam tego, więc... Na chwilę obecną dziękujemy, była to PKO Ekstraklasa, tak to wygląda, jakbym reklamował, mimo że ja za to nie mam żadnego hajsu, ale bawimy się dobrze i fajnie mi się gra naszą polską Ekstraklasą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, kolejnym meczu. Cześć!